Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek poradnika. Dzisiaj będziemy mówić sobie o wodzie. Troszeczkę nietypowo, nie siedzę w samochodzie, ponieważ nasz samochód jest na parkingu, gdzie bardzo dużo dzieci się bawi niedaleko i po prostu tam sam się nie dało tego nagrać, więc przeszedłem w takie bardziej zaciszne miejsce, mimo że ktoś tutaj śpiewa, ktoś tam jeszcze coś tłucze, pucze. Mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie odpowiadająca i że ten poradnik będziesz oglądał do końca. Jeżeli będziemy mówić teraz o wodzie, to powiemy o kilku takich terminach, które będą tutaj padały, więc ja Ci wytłumaczę. Czysta woda. Co to jest czysta woda? No to jest woda, którą się czerpie, żeby ją pić, niekoniecznie nieprzygotowaną. Często gęsto nalewamy czystą wodę, ale do gotowania, do mycia się i tak dalej. Jeżeli jest woda pitna, no to mówimy o wodzie pitnej. Natomiast no, mówimy o czystej wodzie, to jest po prostu taka zwykła woda z kranu, czerpana z różnego źródła, o tym będziemy mówić. Co to jest woda szara? Woda szara to jest taki termin określany wodę, która jest spod zlewo zmywaka, czyli to, co w kuchni zmyjesz naczynia, cała ta woda później leci się jakiegoś zbiornika, to jest woda szara. Tak samo pod umywalką czy pod prysznicem, to jest taka po prostu woda z płynem, z jakimiś tam resztkami jedzenia i tak dalej i to się nazywa wodą szarą. Oprócz czego padnie oczywiście tutaj nazwa prysznica. Prysznic może być w kamperze zewnętrzny albo wewnętrzny. No zewnętrzny, no to wiadomo, że się po prostu bierze prysznic na zewnątrz, a wewnętrzny to jest taki, który jest wbudowany w kamperze z jakąś kabinką, z jakąś zasłonką i ze zbiornikiem na wodę szarą. Jeżeli chodzi o toalety, to mamy trzy rodzaje toalet w kamperach. Pierwsza to jest spotykana właśnie głównie w kamperach. To jest taka toaleta kasetowa. Ona ma taką kasetę, do której się zbiera te wszystkie te skarby i później tam jest taka szufladka i wysuwa się i taką kasetkę się jedzie na kółeczkach i wylewa w odpowiednie miejsce. Drugie rozwiązanie najczęściej stosowane właśnie w kamperwanach to jest toaleta turystyczna i my mamy taką toaletę turystyczną i zarówno toaleta turystyczna, jak i ta kasetowa, one są toaletami na chemię. Jeżeli nie chcesz używać chemii, to jest taka alternatywa, jest to toaleta kompostowa i ona różni się tym od poprzednich, że ma dwa zbiorniki, jeden na siku, a drugi na skarby. I tam nie wlewa się chemii, tam się zasypuje te skarby, które się stworzy, zasypuje się specjalnymi trocinami albo taką mieszanką jakąś do kompostowych właśnie toalet, którą można kupić. Gdzie można zaczerpnąć wody? No wodę, jeżeli jesteśmy w Polsce, to możemy podjechać na mopy, czyli ten miejsce obsługi pasażerów. To są parkingi wzdłuż autostrad, wzdłuż drogi szybkiego ruchu i często gęsto tam są. Nie zawsze, ale czasami są. Oprócz czego można wyszukiwać takich miejsc jak WC Bus. Jeżeli jest znak WC Bus, to znaczy, że tam jest miejsce, gdzie można wylać toaletę i też napełnić zbiorniki. Takich miejsc można szukać. To często gęsto to jest takie zabawa w ciuci babkę. Jest albo nie ma nigdy pewności. Jak zajeżdżam na mop, czasami są, czasami nie ma. Więc to jest takie ryzykowne. Natomiast można też podjechać na stację benzynową i nawet jeżeli nie ma zewnętrznego kraniku nigdzie, to można się po prostu normalnie zapytać, czy można sobie nalać wodę. I ci najczęściej powiedzą tak. No mi się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś powiedział, nie możesz nalać wody, albo musisz coś kupić, coś w tym stylu. Po prostu zajeżdża się, kulturalnie się pyta, czy można nalać wodę. I najczęściej się po prostu ci pracownicy stacji zgadzają i albo oni zabierają baniak do siebie, albo ci mówią, gdzie tam jest ukryty jakiś zawór, gdzie można sobie nalać wodę. Za granicą jest, w Polsce też zaczynają się pojawiać te miejsca, to się nazywa serwisy, to jest Radia Serwisko i to jest miejsce, gdzie można wylać brudną wodę, wylać kibelek i nalać czystą wodę. Tych miejsc we Francji, w Hiszpanii, w Portugalii jest tyle, po prostu mnóstwo, co jakiś czas, co kawałek są takie miejsca. Bardzo często one są za darmo, no w większości, 80% takich miejsc jest za darmo, a czasami tam jest 1 euro albo trzeba użyć takiego specjalnego eurożetonu. To jest taka waluta, którą używają wszyscy ludzie związani z karawaningiem i one są, te żetony można kupić sobie taki żeton i on nim się płaci za wodę, za wylanie ścieków i tak dalej w takich miejscach, gdzie jest to płatne. Tak to wygląda z bliska. Jeżeli się chce nalać wody takiej pitnej, to niestety ten kurek nie działa, trzeba wrzucić monetę, którą trzeba kupić. Jeszcze nie wiem, gdzie się kupuje, ale to są takie uniwersalne na całą chyba Europę, takie żetony. Natomiast tutaj jest woda do kibelka. Wylaliśmy naszą szarą wodę tam. Tu sobie wyczyściłem rączki i śmigam. Natomiast zdecydowana większość jest jednak bezpłatnych, więc można śmiało po całym świecie jeździć i nalewać sobie na takich stacjach serwisowych.
patrzę, co jeszcze mamy tutaj. Mamy jeszcze studnie miejskie. Czasami w miejscowościach jakieś można znaleźć taką pompę albo po prostu kranik, nie? Z pitną wodą. I takie miejsca jak najbardziej można sobie przynieść baniaczek i napełnić. Już to mówiłem w poprzednim odcinku, ale na cmentarzach. To jest takie miejsce, które może wydawać się, o nie, nie, to tam woda ze cmentarza, ale często gęsto to jest po prostu zwykły wodociąg podłączona, zwykła kranowa, to co leci. I tutaj zalecam jednak sprawdzenie, zanim wlejesz do baniaka, to sobie nalać troszeczkę i zobaczyć, jakiej jakości jest ta woda, czy ona jest, wiecie, czysta i tak dalej, bo czasami są to takie stare pompy odkryte i tam pływają nie wiadomo co, więc trzeba też na to patrzeć, ale zdarzało nam się w Finlandii na pewno i jeszcze w jakimś miejscu nalewaliśmy wodę z cmentarza i żyjemy, jak widać. Zawsze można podjechać na kemping, jeżeli nie ma żadnej innej możliwości, to znajdujemy najbliższy kemping, przyjeżdżamy na kemping, płacimy, wylewamy wodę, nalewamy wodę. Większość kempingów, podejrzewam, świadczy taką usługę. Kasia jakiś czas temu znalazła też mapę z miejscami do czerpania wody pitnej i pod spodem zostawię Wam link do tej mapki. Ona jest troszkę toporna, ale jak się tam poświęci chwileczkę czasu, to można zaznaczyć sobie tylko kraniki, gdzie pokaż mi kraniki z wodą pitną i on Ci pokaże w Twoim obrębie takie kraniki. My z tego korzystaliśmy w Kopenhadze, bo w Kopenhadze nigdzie nie udało nam się znaleźć wody, więc po prostu normalnie poszliśmy do parku i zaczerpaliśmy. I o właśnie parki. Druga rzecz to jest taka, że często gęsto w parkach są też takie fontanny, są takie źródełka, są jakieś kraniki, gdzie można sobie nalać wody pitnej. Śmiało można z taką butlą tam podlecieć i sobie napełnić. Większość tych miejsc, głównie te area de servisco, czyli te serwisy kamperowe, możecie znaleźć na Park4Necie. Tam jest taka specjalna ikonka i ona informuje o tym, że tam jest możliwość wylania wody, a jeżeli jest możliwość wylania wody, to w 90% jest możliwość nalania jej. Przyda Ci się też wąż gumowy, normalny, zwykły, ogrodowy wąż z taką szybko złączką i nakrętką specjalną na krany, bo w wielu miejscach, gdzie przyjedziesz kamperem, jest kran, wystarczy po prostu przykręcić sobie tą szybko złączkę, podłączyć węża i nie trzeba w ogóle wynosić baniaków, od razu można sobie napełnić bezpośrednio do baniaków. Sprzedam Ci kilka zasad dotyczących właśnie wody i to usłyszałem od Busem przez świat już wiele lat temu. Jeżeli jest możliwość nalania wody, to ją napełni. Bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy później, czy będzie taka możliwość, czy nie będzie. Więc jeżeli widzisz kranik, którą można sobie nalać wodę, a masz pusty baniak, masz tylko pół, to dolej sobie te pół, bo nigdy nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. Może być różnie. I jeżeli masz jakieś zbiorniki, na przykład, bo my kupujemy pitną wodę w 5-litrowych baniakach, to je nie wyrzucamy, tylko zbieramy te butelki i zawsze nalewamy. Więc jeżeli wyjeżdżamy gdzieś dłużej, to napełniamy wszystkie po prostu baniaki i często gęsto na to ratowało życie, bo woda się po prostu kończyła i przelewaliśmy sobie z tych malutkich baniaczków do naszych dużych, w których jest podłączona pompka i korzystaliśmy. Więc zawsze po prostu, jeżeli gdzieś wyjeżdżasz, to napełnij wodę do pełna i wszystkie zbiorniki, jakie masz. No i patrz, co lejesz, zobacz, czy ta woda nie jest różowa, czerwona, pomarańczowa, bo nie pływają tam jakieś nie wiadomo co, bo czasami jest tak, nawet w normalnych wodociągach, już przeróżne widziałem sytuacje, że tam po prostu jakieś śmieci pływały w tej wodzie, więc no patrzeć, co lejesz, nie? Zobaczyć, jak tam to wygląda, jeżeli jest jakieś dziwne, podejrzane źródło. I no, jeżeli jest jakaś niefajna woda, to ją po prostu wylać w jakieś krzaki, podlać jakieś kwiatki, żeby potem pompka się nie zapchała tym syfem, nie? I musisz pamiętać, że jeżeli korzystasz z węża do nalewania czystej wody, to nie możesz używać tego samego węża do wylewania brudnej wody, tej szarej. Bo zdarzało się, słyszałem o takiej historii, że ludzie mieli pojedynczego, jednego węża na wylewanie brudnej i nalewanie czystej, więc to jest absolutnie nie do zaakceptowania. Takiej rzeczy nie może być, więc muszą być dwa węże oznaczone odpowiednim kolorem albo jakoś specjalnie oznaczone, żeby Cię też nie pomyliły. No dobra, gdzie można wylać szarą wodę? No bardzo dużo jest miejsc, gdzie można wylać szarą wodę. Powiem na początku, gdzie nie wylewać. Nie wylewać w naturze, nie wylewać przy zbiornikach wodnych, przy jakichś jeziorach. Byłem świadkiem, jak gość normalnie na Mazurach nad jeziorem odkręcił kurek od szarej wody i jechał sobie z drogą z powrotem do domu po cudownym i spędzonym weekendzie i wylewał całą wodę szarą do jeziora Mazurskiego. Więc to jest absolutnie nieprzyzwoite zachowanie. Są też ludzie, którzy odkręcają kurek i podczas jazdy czy autostradą i tak dalej wylewają. Też wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Jest dużo lepszych miejsc i na przykład przede wszystkim takie miejsca to są serwisy. Serwisy
gdzie można nalać i wylać wodę, już o tym mówiłem wcześniej. Takie miejsca można znaleźć na Park Fortnite i na wszystkich aplikacjach, które służą do znajdywania miejsc do wylewania wody i na noclegów. WC bus na mopach, czyli miejsce obsługi pasażerów. Nigdy się tego nie nauczę. I tam są takie miejsca, gdzie można wylać tą toaletę i brudną wodę szarą. Często gęsto to są ukryte miejsca. No, inżynierowie i budowniczy tych miejsc niespecjalnie się wykazali oznaczeniami tego, więc raz widzieliśmy po prostu taką rurę pośrodku betonowego placu i to było miejsce do wylania. No ja się domyśliłem, bo tego szukałem, natomiast poprzednik mój, ktoś przyjechał autobusem, wylał normalnie zawartość toalety z papierem, ze wszystkim, do kratki takiej na deszczówkę, więc raczej to nie było odpowiednie miejsce, no ale to już jego grzech, nie mój. Natomiast no, są takie miejsca często gęsto wzdłuż autostrad, dróg szybkiego ruchu, w całej Polsce można takie zobaczyć. Są nawet takie specjalnie dedykowane pod kampery, więc no, rozwija się to. No, a za granicą no, nie ma czegoś takiego jak WC bus, natomiast są te miejsca, serwisy i można je znaleźć na Park Fortnite. One w 90% są bezpłatne. Na dużych parkingach są też czasami zlewki, przy jakichś centrach handlowych, przy jakichś restauracjach, więc jeżeli widzisz taki znaczek specjalny, że jest zlewka, no to tam po prostu można podjechać i się zlać. Moim patentem, bardzo często stosowanym, zwłaszcza w Polsce, są myje samoobsługowe. Jadę normalnie na myję samoobsługową, rzucam złotówkę, myję tam 2 złote, myję sobie przód, myję sobie elegancko, szybkę, a w tym czasie cały mój zbiornik po prostu się opróżnia pod spód i żadnego problemu z tym nie ma, bo tam są chemiczne rzeczy, więc to jest woda, która nie idzie bezpośrednio do rzeki czy do oczyszczalni. Ewentualnie można podjechać na kemping. Na większości kempingu świadczą takie usługi jak wylewanie wody, nalewanie wody, więc normalnie zajeżdżasz, mówisz, w jakim celu przyjechałeś, no i uiszcza się jakąś opłatę, bo to nigdy bezpłatne. Lecimy dalej, mamy kolejny temat. Teraz porozmawiamy o wylewaniu toalety. Więc jeżeli masz toaletę chemiczną, taką na płyn, to musisz po prostu wylać to w odpowiednim miejscu. Nie możesz jej wylać byle gdzie, do jakichś krzaków, bo no, to było totalnie nieetyczne. Więc trzeba znaleźć takie miejsce. Więc gdzie są takie miejsca? Przede wszystkim area de servisco, czyli miejsca, gdzie już mówiłem wielokrotnie, wylewamy źle czystości, wiemy już, jak wygląda to logo, wiemy, jak to znaleźć, Park Fortnite. W Polsce oczywiście WC busy, czyli przystanki na mopach, na jakichś dużych parkingach, więc jeżeli widzicie tiry, widzicie autobusy, które się zatrzymują, bardzo często oni mają taką zlewkę, warto zajechać, można się podpytać, jeżeli nie widać tego, natomiast jeżeli jest znak WC bus, to może no, na 99% będzie tam możliwość wylania toalety. Jeżeli nigdzie nie znajdziecie takiego miejsca, to możecie po prostu podejść do zwykłej toalety na jakichś zajazdach, na jakichś restauracjach, czy jakichś hotelach nawet, po prostu bierzecie swoją kasetkę, jedziecie do toalety i wylewacie to. Tutaj oczywiście proszę o to, żeby zostawiać po sobie czystość, więc jeżeli idziesz do czystej toalety, to żeby po prostu zostawić ją też czystą, bo wiadomo, że możesz tam coś chlapnąć, więc posprzątać, wyczyścić, papier użyć i tak dalej. Więc to jest taka prośba i no i co jeszcze tam może? Aha, na kemping można podjechać. Normalnie na kemping, zapłacić oczywiście za wylewkę i wylać. Zalecane jest opróżnienie toalety w rękawiczkach, ponieważ różnie tam bywa i czasami niektórzy takimi brudnymi łapami ten kran dotykają i tak dalej, więc jeżeli masz jakieś rękawiczki, to lepiej je ubierz. I no tak jak mówiłem wcześniej, posprzątaj po sobie. Pozostawmy po prostu po sobie porządek, żeby było czysto, pięknie dla następnych użytkowników. Jeżeli masz taką toaletę kompostową, czyli zasypywaną tymi trocinami albo ziemią, to normalnie bierze się łopatę, idzie się do lasu, wykopuje się dół, wsypuje się całą zawartość pojemnika, zasypuje, dziękuję, dobranoc, załatwione. Płyn, ciecz można wylać gdzieś, jakieś kwiatki pod kwiatki, żeby też dać nawóz, natomiast nie radzę podlewać tych kwiatków w okolicach parkingów albo tam, gdzie się zatrzymują ludzie, no bo często ludzie się zatrzymują po to, żeby odpocząć, zjeść kanapkę, wypić herbatę albo kawkę, a te zapachy raczej nie są przyjemne, więc odejść parę metrów za jakieś krzaki, za jakąś miedzę i tam to wylać. Jeszcze 2 słowa odnośnie toalet chemicznych. Toalety chemiczne, one są, czyli te turystyczne, tak jak my mamy osobny zbiornik na dole i osobny zbiornik na górze, one mają płyny, trzeba do nich wlać płyny. I najczęściej te płyny są koloru niebieskiego, zielonego i różowego. Niebieski albo zielony wlewa się na dół, a różowy wlewa się do wody na spłuczkę, czyli do takiego drugiego zbiornika na górze, że po prostu po skorzystaniu się naciska taką pompkę albo tam jakiś inny zaworek i ta woda wylatuje i ona spłukuje i one się później miksują i one w jakiś magiczny sposób sprawiają, że nie ma zapachów
i naprawdę one bardzo neutralizują zapachy i pomagają w rozkładzie tych wszystkich skarbów, które tam zakopaliśmy. I nie ma się też co bać, te płyny nie są aż strasznie drogie i no, to nie jest reklama, bo nie podam nazwy tej firmy, ale jest taka bardzo znana firma i oni kosztują mniej więcej 60 zł za butelkę. I ja proponuję kupować z tej firmy, bo już przetestowaliśmy kilka różnych i naprawdę można się przejechać, można czasem i dyszkę zaoszczędzić, ale no, to nie jest to. To po prostu te płyny takie bardzo tanie, no name albo jakichś takich bardzo nieznanych firm, bardzo tanie, w super zestawach na Allegro sprzedawane, one nie spisują się tak dobrze jak te takie markowe. Gdzieś wyczytałem też, że jak ktoś ma dostęp do płynów używanych w Toitojach, to w ogóle jest najlepsza sprawa, bo do Toitojów leją jakąś taką super chemię, więc jeżeli macie możliwość, znacie kogoś, kto pracuje w Toitojach, to załatwcie taką butelkę, bo to jest naprawdę bardzo ekonomiczne, bo taka butelka jedna niebieska nam wystarcza na... Nie ta Toitojowa, bo Toitojowe to jeszcze w ogóle, ale taka zwykła kamperowa to wystarczy na pół roku. Normalnie pół roku przy zwykłym użytkowaniu mamy taką butelkę, więc 50 zł to powiedzmy 10 zł na miesiąc, bo nam to nas to kosztuje do przeżycia. Dobra, lecimy dalej. Sorry, że tak się długo rozgadałem. Teraz powiem wam o prysznicu i prysznic to jest temat rzeka. Postaram się to jak najszybciej powiedzieć. Mam karteczkę, mam wypisane punkt po punkcie, co mam powiedzieć. Więc tak, pomysły na prysznic. Jeżeli nie masz prysznica wewnętrznego, takiego kamperowego, ładnego albo mniej ładnego, z zasłonką albo z kabinką, to musisz sobie znaleźć alternatywę. Jeżeli chcesz mieć to za darmo, w sensie nie płacić za prysznic, to możesz sobie kupić taki worek solarny, tam się wlewa 10, 15, 20 litrów, zostawia się to na słońcu, później się to zawiesza na jakimś patyku albo na samochodzie i się z tego korzysta. Tych worków można kupić, można je kupić w każdym obecnym dyskoncie, w Allegro, w Decathlonie i tak dalej. A propos Decathlonu, w Decathlonie można kupić też taki zbiornik na wodę. On jest taki jak balon nadmuchiwany, tam się wlewa wodę, pompuje się ciśnienie i to on ma też taki shower, czyli taką słuchawkę do prysznica. I to jest bardzo popularne na zachodzie. Bardzo dużo vanlifersów ma takie urządzenia. Ono też jest czarne, ten balon jest czarny, ten zbiornik i może go zostawić na zewnątrz na słońcu i on się nagrzewa. Wiadomo, że to nie będzie wysoka temperatura, ale ciepła po paru godzinach stania na słońcu. Takie coś też można kupić w Decathlonie. Ja kiedyś miałem taki zbiornik na opryskiwacz pomalowany na czarno, natomiast on nie spisał się, bo ta woda po prostu tak no, zraszała, a nie myła, więc to niestety musieliśmy zostawić w domu. Możesz sobie też zamontować czarną rurę na dachu i my jeździliśmy przez parę miesięcy, może nie korzystaliśmy bardzo z tego, natomiast jeżeli się to dobrze zrobi, dobrze zaizoluje, dobrze się zaklei, założy odpowiednie zawory, to dużo osób w Stanach zwłaszcza ma zamontowane takie czarne rury, do którego się nalewa wodę, no i tam ta woda się oczywiście podczas dnia nagrzewa, później się podłącza wężyk, no i się prysznicuje na zewnątrz. Jeżeli się wstydzisz brać prysznica na zewnątrz, bo na przykład nie ma też możliwości, to w Decathlonie i na internecie można kupić takie kabiny rozkładane, rozkładają się w ciągu jednej sekundy i one gwarantują prywatność. Też jeżeli na przykład jedziesz z kimś na jakiś kemping dziki albo mniej dziki i się wstydzisz, to można tą toaletę turystyczną też włożyć do tej kabiny i mieć taką zewnętrzną toaletę, więc samochód jest zaparkowany gdzieś tam, a toaletę mamy gdzieś tam kawałek dalej i tam jest na zamknięcie, można tam załatwiać potrzeby fizjologiczne, można też wziąć tam po prostu prysznic, tam jest uchwyt na prysznic, na tą słuchawkę, no i można spokojnie z tego korzystać, to nie jest chyba bardzo drogie. Dużo osób to korzysta, nawet tutaj na kempingu przed chwileczką widziałem, że taki gość sobie to rozłożył. Jakie są alternatywy, jeżeli nie chcesz mieć tych zbiorników, nie chcesz kupować jakiegoś sprzętu i tak dalej, to zawsze możesz po prostu podjechać na stację benzynową i wziąć prysznic ze stacji benzynowej. Jeżeli jest jakaś to duża stacja benzynowa, gdzie stoją tiry, zostają na noc, mają duży parking, stoją autobusy, to na stówę mają prysznic, bo no tak, po prostu się idzie i się pyta i to jest na całym świecie, w różnym języku warto sobie sprawdzić, na przykład po hiszpańsku jak jest prysznic, to jest jakieś ducze, po portugalsku, no w zależności gdzie pojedziecie, do jakiego kraju, proponuję sobie to wygooglować albo sprawdzić na jakimś słowniku, jak jest prysznic, idzie się normalnie na stację benzynową i się pyta, czy mają prysznic. Prysznic za granicą kosztuje 3 euro, no to jest standardowa taka cena, 3 euro, czyli 15 zł, w Polsce jest to 10 zł, więc jest dużo taniej. W Polsce też na mopach, na tych parkingach przy autostradach są prysznice nawet za darmo, z ciepłą wodą. Niedawno byliśmy, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale na bardzo eleganckim mopie, gdzie był prysznic, wykąpaliśmy się bez żadnego problemu i nic kompletnie za to nie płaciliśmy, bo nie, no, było bezpłatne.
Można szukać na Park Fortnite, bo często gęsto na parkingach, gdzie ludzie się zatrzymują, jest możliwość wzięcia prysznicu, bo tam gdzieś wychwycili, że ktoś tam gdzieś użycza albo gmina, albo miasto, albo nie wiem, jakiś kurort, albo jakiś ośrodek sportowy jest niedaleko. I ludzie zaznaczają to normalnie na Park Fortnite, tam można taką opcję shower zaznaczyć, więc też szukajcie i patrzcie, czy czasem nie ma w waszej okolicy prysznica, bo my tak często braliśmy prysznic, że Kasia znalazła podczas jazdy, mówi, o tu niedaleko przejeżdżamy koło prysznica i jedźmy tam. No i jechaliśmy, braliśmy prysznic, jechaliśmy dalej, albo zostawaliśmy na noc. Oprócz tego można jeździć na plażę, oczywiście bez używania chemii, można iść na jakieś kąpielisko i tam wziąć prysznic, najczęściej to jest po prostu zimna woda, taka, żeby się tylko spłukać, ale jest to prysznic, jakby nie było. Można też pojechać na basen, do akwaparku, zapłacić parę złotych, czy nie wiem, euro, 5 euro albo 2 euro za możliwość korzystania z basenu, to poza dużą, ogromną przyjemnością i dawką sportu, można iść normalnie tam skorzystać z prysznica, z ciepłej wody, z suszarki i tak dalej, więc my często na basen jeździmy. Oprócz tego można iść na siłownię, można zapłacić za jednodniowe wejście albo za godzinne wejście i później po ćwiczeniach można sobie normalnie wziąć prysznic. No ewentualnie można po prostu podjechać na kemping, zapytać się, czy jest taka możliwość i nam się zdarzało, że normalnie kupowaliśmy możliwość wzięcia kąpieli, albo na żeton był, albo czasami otwierali nam te łazienki i normalnie za parę złotych się wykąpaliśmy na kempingu. Nie zawsze się zgadzają, ale czasami się zgadzają, więc warto zapytać, jeżeli jest kryzysowa sytuacja. No dobra, co zrobić, żeby mieć ciepłą wodę? Jest kilka sposobów na ciepłą wodę. Można sobie kupić taki gazowy, przepływowy odgrzewacz, jeżeli chcecie mieć prysznic u siebie w środku, zewnętrzny lub wewnętrzny. Są takie przepiecyki gazowe. Można mieć bojler na prąd, można mieć bojler na gaz. Można mieć też taki bojler zrobiony w połączeniu z płynem z chłodnicy, który ogrzewa wodę podczas jazdy. No opcji jest bardzo dużo, ja o tym bardzo dużo mówię na kursie budowy kampera, więc jeżeli jest ktoś zainteresowany budową prysznica, to ja naprawdę na temat prysznica ponad godzinę mówię na kursie i pokazuję przeróżne przykłady, no wszystkie przykłady, jakie chyba mi się udało w życiu znaleźć, gdziekolwiek w internecie podpatrzeć, o tym wszystkim mówię na kursie zbudujkampera.pl, więc jeżeli ktoś jest tym zainteresowany stricte budową prysznica, to odsyłam go tam, ale najprostszym rozwiązaniem jest po prostu tak, albo podgrzać wodę na kuchence i wlać ją do miski, zmiksować zimną wodą, wrzucić pompkę i się kąpać. Ewentualnie można wziąć taki baniak metalowy, taki kanister na paliwo, nalać do niego wody, położyć na kuchenkę, zagrzać, włożyć do środka później pompkę i się wykąpać. A niedawno poznałem chłopaka, który ma plastikowy kanister oklejony alufoksem, do którego wrzuca grzałkę na 12 V. Ona no, trochę tam podgrzewa tą wodę i po paru godzinach podgrzewania ma cieplutką wodę i może sobie wziąć prysznic. Więc no, opcji jest mnóstwo, w zależności od kreatywności. Tak jak mówię, no więcej na ten temat mówię na kursie, na który serdecznie zapraszam. Jeżeli o czymś zapomniałem, to bardzo proszę, przypomnijcie mi, napiszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś sposoby na wodę, na wylewkę wody, jest coś, o czym nie wiem, albo o czymś nie powiedziałem, to bardzo proszę, podzielcie się tą informacją, niech ten poradnik współtworzą wszyscy widzowie kanału Podróżowanie, bo wiem, że ogląda nas bardzo dużo osób związanych z przyczepami, z karawaningiem, z kamperami. Jeżeli macie jeszcze jakieś patenty, o których nie powiedziałem, to piszcie pod spodem, na pewno się to przyda osobom, które są początkujące, bo wiecie, no to dla osób, którzy żyją w kamperze albo podróżują w kamperze, to nic nowego nie powiedziałem dzisiaj. Natomiast dla osób nowych, którzy zaczynają dopiero przygodę z karawaningiem, to wszystko podejrzewam, to są cenne informacje. To tyle z mojej strony, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym poradniku. Przepraszam, jeżeli słyszeliście jakieś duże hałasy i coś przeszkadzało Wam, bo naprawdę no, jesteśmy na festiwalu, gdzie jest mnóstwo ludzi i trudno było mi znaleźć miejsce spokojniejsze niż ten za śmietnikiem siedzę po prostu. Tak to wygląda w rzeczywistości.